Kolumbinki trzydrożne w systemie Diapolito mamy w wysokim połysku, czarne piano już ukończone. Zaraz sobie do nich wrócimy. Ostatnio pytaliście, co się dzieje, więc na szybciutko przelecę, powiem Wam. Paradigm, zestaw. Mamy tutaj zestaw kolumn, który miał problem ze strukturą zewnętrzną, ze swoją skórką, że tak powiem, tutaj frontem. No jak to powiedzieć, jak to wyglądało? No wyglądało to brzydko, bo zadziało się coś takiego. To jest natryskiwany front takim gumolitem. To macie tak, jak niektóre środkowe konsole, jak ma Fiat Stilo miał, BMW. Ta guma zaczyna złazić i to potem się klei do palcy. Wygląda to strasznie. Podobnie w przypadku kolumn to były Dali. Kurczę, Dali Oberon, nie. Słuchajcie, żebym nie pokręcił. No nieistotne. Na pewno będziecie wiedzieli. No, za chwilę, w tej chwili mi, słuchajcie, uciekło. Czerwone Dali Oberon? Chyba Dali Oberony, coś mi się wydaje. Takie czerwone boki, aluminiowy korpus całości, film o tym zrobiliśmy. Właśnie też te całe fronty odchodzą, więc to trzeba było po prostu na nowo, że tak powiem, zetrzeć, na nowo zapryskać strukturą, polakierować i tak dalej. To potem co dalej? Sansui SP5000A. Jak widać, z maskownicami do uzupełnienia już mamy to praktycznie zrobione. Kolejne bardzo fajne mamy tutaj. Świetne kolumny Sansui, to jest naprawdę akurat bardzo dobry model z bardzo fajnym basem SPZ99, zobaczcie jak to wygląda, petarda, no naprawdę lubię te kolumienki, w stanie są prześlicznym, można powiedzieć, no naprawdę piękne, aż przyjemnie na to popatrzeć. Słuchajcie, tam jeszcze jest taki cały wskaźnik LED, też to wszystko działa, głośniki jak nowe. Problemy z sekcją wysokotonową, można powiedzieć taką wysokotonową i super wysokotonową, czyli super tweetery, ponieważ tutaj mamy tony wysokie i high frequency SHF, czyli super high frequency. Potem na warsztacie różne, no, pokażę Wam różne głośniki, mniej więcej, tylko to jest dosłownie jedna. Nawet nie jedna, jedna piąta warsztatu, a nieważne, na szybciutko, tak Wam przelecę, pokażę JBL, co tutaj się dzieje. Tu chłopaki już sobie walczą, oczywiście już ich nie ma, bo to już jest dawno po 16. Walczą sobie ze zwrotnicami, tutaj modyfikacje zwrotnicy tych JBL-i robimy. Oczywiście wybarwione już są głośniki do kolumn Technics SB5000, SB6000, rozebrane, posprawdzane, spomiarowane i tak dalej, także bardzo, bardzo fajnie to chodzi, też bardzo fajne kolumny, no kolejny centralny JBL i tak dalej, także słuchajcie, dzieje się dużo, no oczywiście kolejna wieżyczka, ostatnio ją sobie podłączałem, tylko trzeba ją oczywiście tutaj przestawić, tu chłopaki pozasłaniały, oczywiście następny kanton mamy, tak, tu mamy następne kantony GL. Też bardzo fajne kantony, lubię ten zestaw, bardzo przyjemnie to chodzi. Słuchajcie, wieżyczka AIWA, też od Jarka. Jareczku, dziękuję Ci serdecznie, którą od Jarka dostałem. Słuchajcie, tu jest jeszcze reszta, tu jest cały timer do tej wieży. W stanie świetnym, fronty wszystko niepodrapane, niepomęczone. To jest, słuchajcie, model preamplifier C50. Na końcu mamy końcówkę, mamy wzmacniacz P50, R50, cały tutaj do ustawienia tuner i tak dalej. Rewelacyjny zestaw, słuchajcie, malutka wieżyczka, ciężka jak diabli, brzmi fenomenalnie, słuchajcie, świetne brzmienie, naprawdę, macie do porównania tutaj stary sprzęt kina Philipsa, jaki jest szeroki, tu mamy wielkość tej wieży, ale naprawdę, no brzmienie, słuchajcie, ja jestem bardzo mile zaskoczony, no brzmi to wręcz niesamowicie, ale wróćmy do kolumn, bo to one właśnie są bohaterami dzisiejszego filmu. Kolumny, jak mówiłem, dwudrożne, z pasmem przenoszenia w granicach 42 do 19 tysięcy Hz, impedancja 8 ohmów, skuteczność w granicach 93,4 dB, moc nominalna 95-100 W. Tak wyglądają te kolumny, całość wykonana, jak widać, na wysoki połysk, jest to tak zwany lakier fortepianowy, wiele warstw lakieru poliuretanowego nałożonego, podkład poliestrowy,
Jeszcze staramy robić się tak, że nakładamy po prostu, żeby to już nie osiadało na MDF, ponieważ on pije, już kiedyś sobie o tym mówiliśmy. Nakładamy również laminat, na to wszystko przychodzi. Także tu jest lustro, tak sobie zobaczymy odbicie. O, chwyciło nam na ścianę teraz ostrość i lecimy w bok, zobaczcie. Teraz się tutaj drzwi odbijają. W tych kolumnach to jest odbicie. Także tu nie ma najmniejszego załamania. To jest po prostu tafla szkła, tak jakbyśmy lustro nałożyli. I tak to ma wyglądać. Tak to ma wyglądać. Głośniki Monacor. Bardzo fajne. Mięciutka guma. Bardzo jedne z moich bardziej ulubionych głośników. Naprawdę basowo świetnie to chodzi. Świetnie grają. Bardzo mi się to podoba. Bass Reflex szczelinowy na dole. Tak, żeby też tutaj nie robić jakiegoś tam dużego otworu, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby one tak skromnie, spójnie wyglądały. Także myślę, że nowy właściciel, pan Roman, którego serdecznie pozdrawiam, będzie tutaj z nich zadowolony. Pomiar wykonany jest systemem Clio. Jest to urządzenie na górze Clio razem z QC-Boxem. QC-Box numer 5. O tyle fajne urządzenie, gdzie możemy sobie robić pomiar impedancji, funkcji częstotliwości za pomocą jednego podłączenia. Czyli mamy ustawiony sygnał, tak jak w przypadku tego pomiaru, odległość 1 wata, 1 metra przy podaniu sygnału o mocy 1 wata. No i w tym momencie mamy już tutaj cały SPL ustawiony. Jednocześnie, jak pomierzymy każdy głośnik zamontowany w obudowie, dodatkowo impedancja funkcji częstotliwości poprzez tutaj wyjścia zasilacza tego właśnie wzmacniacza. No i mamy bardzo fajny wynik. Bardzo dokładny mikrofon. Jest to mikrofon. Mamy cały plik MIC, MIC, MIC 01. Mamy tutaj cały plik kalibracyjny. Tak wygląda ten mikrofon. To jest bardzo mikrofon elektretowy. Naprawdę bardzo precyzyjne urządzenie. Tak dosłownie parę słów. Jak widać na załączonym obrazku, cały SPL. Tutaj mamy jak najbardziej liniowy, z lekkim podbiciem, można powiedzieć, wyższego tego pasma. Natomiast te głośniki też muszą się rozruszać. Ten dół troszeczkę też zostanie podciągnięty. Mówię, jest to wszystko nowe, zmontowane. Wstępny pomiar robimy zawsze głośników w ten sposób, że no po takim godzinnym rozruszaniu głośnika, czyli podłączonym pod generator, on pracuje w zakresie różnie 20, 40, 50 Hz do 80, znowu w dół, w górę. No i potem wiadomo, to zawieszenie, resor dolny i tak dalej. Troszeczkę cewka, jak jest wygrzana, zmieniają się troszeczkę faktycznie parametry tego głośnika. No i wtedy dopiero przystępujemy do pomiarów, nigdy nie na zimnym, w cudzysłowie oczywiście. Ktoś pomyśli, tego trzeba koło pieca postawić, oczywiście można koło pieca, ale nic to nie da. Także głośnik musi być wygrzany do pomiarów i tak dalej. Tak również tutaj nastąpiło. Wykres jest jak najbardziej liniowy, ten dół oczywiście też jeszcze po czasie pójdzie w górę, ponieważ te głośniki się rozruszają, to zawieszenie, resor dolny, zawieszenie górne już mniej, też się wypracuje, troszeczkę się rozciągnie, że tak powiem, zmięknie, więc też tutaj będzie inaczej chodziło. Natomiast odbiór tego basu jest bardzo dobry, nie jest wcale tego basu za mało, tym bardziej zależy, w jakim pomieszczeniu, jak go ustawimy. No bas tutaj jest ogień, naprawdę jest bardzo niski dół, mimo tego, że one są strojone w granicach tam 40 paru herców te kolumny, ale naprawdę odczucie dołu jest bardzo mocne, bardzo niskie, jest dobrą kontrolą, także bardzo fajnie to chodzi. Ja już nie będę się rozdrabniał, tyle chodzi tutaj, już sobie parę słów dosłownie powiedzieliśmy. Co to jest za system, nie muszę tłumaczyć, każdy wie, można sobie w internecie sprawdzić, jakie to ma parametry, z czym to się wiąże. Audiomatica oczywiście, system Clio z QC Box model 5 i mikrofonem MIC 01. Takim sprzętem cały czas robimy tutaj pomiary. Osobny odcinek już zaczynam przygotowywać, jak wygląda symulacja głośników za pomocą programów, zasymulowanie sobie dyfrakcji, czyli odbicia od obudów, rozmieszczenia w osi X, Y, Z tych głośników, oczywiście przestrzeń kartezjańska, o której kiedyś mówiliśmy, i porównamy sobie tak zwane, co mnie bardzo w jednym momencie rozśmieszyło, zgrabowane charakterystyki. No rozwaliło mnie to totalnie, tego pana serdecznie pozdrawiam. Więc zrobimy sobie specjalny odcinek, żeby pokazać, jak wyglądają tak zwane zgrabowane charakterystyki. Chociaż nie bazuje, było tutaj to źle odebrane, bo charakterystyk nie podstawia się gołych.
bo można bazować, znaczy nie bazuje się na, można sobie porównać charakterystykę, jaką przedstawia nam SPL producent, natomiast trzeba pamiętać, że po zamontowaniu tego głośnika w obudowie, no to już ta charakterystyka, czyli SPL, się zmienia. I właśnie pokażę Wam, na czym to polega, jak się zmienia ta charakterystyka, jak do niej podejść za pomocą symulacji, mniej więcej jak to się zmienia w programie. I na tej zasadzie wpiszemy sobie, porównamy sobie właśnie tutaj z systemem Clio i z tym mikrofonem, jak ten wykres będzie się różnił za pomocą symulacji oraz za pomocą dokładnie takiego pomiaru. Więc zobaczymy sobie, jak bardzo możemy się oczywiście zbliżyć. Trzeba pamiętać tutaj o tym, że każdy system nie zrobi tego za nas. My systemowi musimy powiedzieć, co jest jak ustawione. Podobnie z mikrofonem. Mikrofon też nie wie, jak jest faza, to znaczy fazy on wykrywa, ale odwraca fazę samemu? Nie. On pokazuje fazę obrotną, czyli tą fazę de facto musimy sobie odwrócić, tak? To ponieważ mikrofon zawsze fazę odwraca. Też trzeba wiedzieć. To jest jedna z wielu rzeczy, które trzeba systemowi powiedzieć, zanim system pomoże nam. No to my na początku musimy go wspomóc. Podobnie jest VTX CAD program. Bardzo fajnie darmowy program. Ja go bardzo naprawdę lubię. Oprócz paru innych, na których pracujemy, takich już konkretnych programów. Bardzo fajny program, ale trzeba mu też powiedzieć, co jak zrobić i troszeczkę go oszukać. Powiedzieć mu już tutaj z doświadczenia, na co ma zwracać uwagę, na co nie, troszeczkę zakłamać parametry w dobrą stronę, w dobrej mierze oczywiście, tak aby potem móc otrzymać jak najbardziej zbliżony wymiar do pomiaru tutaj mikrofonem. I okazuje się, że można to zrobić. Jest to bardzo ciężkie. To jest naprawdę kawał ciężkiej pracy i bardzo wiele godzin spędzonych przy takiej kalibracji i przy takich, można powiedzieć, no, symulacjach. Natomiast dużo prościej, dużo szybciej jest zrobienie tutaj naprawdę dobrym systemem. Dobra, koniec mojego gadania. Lecimy dalej z kolumnami. Kolumny praktycznie tej samej konstrukcji ma również nasz serdeczny przyjaciel Jarek. Jareczku, pozdrawiam cię serdecznie. Z tego co wiem, bo ostatnio rozmawialiśmy, kolumny sprawują się bardzo dobrze i z tego co słyszę, to jesteś zadowolony, co cieszy mnie i załogę niezmiernie. Pozdrawiam również moich chłopaków, załogę na Śląsku, Śląskie Wilki, Karola i Marcina. Chłopaki, wszystkiego dobrego i myślę, że już niedługo się spotykamy. Tak wyglądają te kolumienki. Wracając jeszcze do tematu, ja myślę, że obudowa, wspomnę, bo nie powiedziałem, słuchajcie, przyłącza tylne terminale. Zrobię Wam na końcu zdjęcia, będziecie na końcu filmu mogli zobaczyć parę zdjęć. Terminale Jansena w przyłączu pojedynczym. Zwrotnicy o nachyleniu 12 dB na oktawę. Na bardzo dobrych podzespołach rezystory wejściowe patch audio, natomiast dual lundy również tutaj są jako boczniki zamontowane, natomiast nie tworzyliśmy super rozbudowanych zwrotnic. Charakterystyka głośników jest bardzo fajna, co zresztą widać po wykresie, który jeszcze raz będzie pokazany na końcu, cały SPL, jak było pomiarowane systemem Clio. Jak i SPL mają te głośniki, także tutaj nie trzeba super rozbudowanej zwrotnicy, żeby tutaj przerost formy nad treścią zrobić, żeby to wyglądało, że jest wielka zwrotnica wchodząca w całą kolumnę, nie na tym rzecz polega. Zwrotnica musi być dopasowana, minimalistyczna, na jak najlepszych podzespołach, a nie kupa gruzu nawrzucana tylko po to, żeby się nazywało, że tam cokolwiek siedzi. Nie, trzeba po prostu dobrze wyliczyć, dobrze zrobić, żeby wszystko miało ręce i nogi. Słuchajcie, dobra, ja Wam włączę teraz parę utworów na Kenwoodzie KR5010, na tym, którego już dobrze znacie z innych odcinków. Kolejnym razem muszę wreszcie odpalić tego Duala CR1750. Zrobimy sobie kilka odsłuchów na tym właśnie Dualu. A teraz włączymy sobie, słuchajcie, mamy remonty, rozbudowę pomieszczeń. Niestety nie jestem w stanie zrobić krótkiego odsłuchu, a o ile to można odsłuchem nazwać, raczej brzdąkaniem w nieodpowiednim pomieszczeniu, że tak powiem, z nieodpowiednim ustawieniem kolumn. Smaczek jakiś wychwycicie, włączymy sobie tu w tym miejscu, niestety, włączymy sobie te kolumny.
Postaram się to tak ustawić, tak to nagrać, żeby jak najlepiej po prostu to brzmienie było. Ja się sobie zrobimy zaraz jeszcze, bo już kilka razy tu pomiar mikrofonem robiliśmy umikiem dla odmiany w polu dookólnym, gdzie jakie częstotliwości się podbijają. Także ja już wiem, gdzie mikrofon nagrywający ustawić, po to, żeby ten dźwięk jak najbardziej skutecznie był oddany poprzez te kolumny, a nie z jakimiś tam super podbiciami. Wiadomo, będzie jakieś lekkie buczenie, coś, ale nie będę tu rozkładał jakichś grubych dywanów w tej chwili na podłogę, nie na tym to polega. Pomieszczenie jest w trakcie budowy, także jak przyjdziecie następnym razem, drodzy klienci, tutaj po schodkach do góry, zaproszę Was do pomieszczenia odsłuchowego, które właśnie się buduje. Nieistotne, lecimy z tymi kolumnami, bo się znowu rozgadałem. Włączymy sobie parę utworów. No i co? No i posłuchamy. Posłuchamy, jak te kolumny brzmią. Słuchajcie, ja się na razie z Wami żegnam. Jak zawsze już powtarzam się. Wszystkiego dobrego, zdróweczka życzę. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Gorąco, myślę, że do zobaczenia w kolejnych już odcinkach. Podobało się, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Postaram się dla Was jakieś kolejne fajne filmy zrobić, coraz ciekawsze. Ze Śląska też będą filmy, już niedługo zaczniemy kręcić. Karol się postara, żeby coś fajnego powstało. Jeszcze raz pozdrawiam Was wszystkich bardzo gorąco. Pozdrawiam właściciela kolumn, pana Romana, Jarkowi, właścicielowi poprzedniego innego zestawu, takiegoż podobnego. Również życzę wszystkiego dobrego. No i Śląskie Wilki również pozdrawiam gorąco, czyli Marcina i Karola. Trzymajcie się, lecimy z odsłuchem. Wszystkiego dobrego, na razie. H4N Pro będzie to nagrywał. On jest ustawiony centralnie, także obojętnie, czy ja będę z tą kamerą chodził, czy nie będę z nią chodził, to dźwięk będziecie mieli dokładnie taki sam. Dlatego ja sobie tutaj troszkę może postawię to bliżej. Tak, żebyście mieli dobry obraz. No i myślę, że włączymy sobie jakiś utworek. I no i co? I lecimy. Oh, what a wonderful world.
Thank you.